Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w restauracji Dziewiąte Piętro. To już staje się powoli tradycją, że jesteśmy tutaj dzięki gościnności Justyny i Pawła. Natomiast dzisiejszą ceremonię ważenia zaczniemy nietypowo, ponieważ nie wszystko udało się zrealizować wczoraj, jeśli chodzi o to spotkanie medialne. Mieliśmy okazję wysłuchać głównych bohaterów, a więc Olivera McColla, Marcina Rekowskiego, także Pawła Głażewskiego, Maćka Miszkinia. Byli również ludzie, którzy będą bohaterami gali 31 maja w Lublinie, a więc Albert Sosnowski i Andrzej Wawrzyk. Natomiast utknął wczoraj gdzieś na lotnisku w Monachium nasz rodak, chociaż mieszkający w Kanadzie, ale cały czas z polskim sercem, z polskim umysłem, Art Binkowski, którego serdecznie witam. Jest z nami także Michał Cieślak, jego przeciwnik podczas jutrzejszej gali. Witam serdecznie Krzysztofa Krasińskiego, szef polskiego boksu zawodowego, który tutaj oczywiście będzie nadzorował ceremonię ważenia, i jeden z promotorów, w zasadzie promotor główny jutrzejszej gali, Tomasz Babiloński, Babylon Promotion. Przypominam, że gala Wojak Boxing Night w Arenie Legionowa 26 kwietnia 2014 roku. To jest event współpromowany przez Babylon Promotion i Knockout Promotions. Ale jak wspomniałem, zanim będziemy tutaj zawodników ważyć, to myślę, że Art jest zawsze gwarancją wielu ciekawych myśli. To jest zawsze spektakularny show, także witamy Art znowu w Polsce. Widzę, że jesteś mocno odchudzony. Fryzura młodzieżowa, tak jak gwiazdy kiedyś Backstreet Boys, i szykujesz się jutro na ciężką przeprawę z Michałem w ringu. Cześć, halo. Widziałem? Halo. Trzeba włączyć. Switch on. Witam wszystkich. Co powiedziałeś? Backstreet Boys? Ty mnie nie porównuj do Backstreet Boys. Ty, ja sobie możemy robić ten, ale ja wiem, o kim mowa, nie? Nie wiem, ten, nie? No. Dobra, nie opiec on the block, dobra, niech będzie. Boczko, i co, tam by jakaś była ta nieporozumienie w tym Monachium. Ja próbowałem zdążyć na tego, na samolot, ten mój. No, ale nie będę ich bił, bo tam jakieś usterki mieli swoje, nie? Tym bardziej wiem, że konkretna walka... Artur, bliżej mikrofon. No dobra, dobra. A tym bardziej wiem, że konkretna walka mi się szykuje jutro z Michałem. Cześć Michał, siemaką. Także ten, kilka dni przed wylotem z Kanady, przed przylotem do ojczyzny, wiadomo, zanurzyłem się w internet, co rzadko to robię. No i co, i same pozytywne rzeczy o tobie widziałem, różnych ludzi z boksu, nie, że silny. No i tak samo teraz, będąc w ojczyźnie przez 24 godziny, nie, że młody, silny, nie, w moich oczach, nie, pełen agresji. Tej dobrej agresji, tej sportowej, do boksu, nie? Pełen testosteronu, nie? Ponoć miałeś ten, jeżeli mogę się cię spytać, ponoć miałeś jakiś przełomowy, zajebisty obóz przygotowawczy do tej walki. No tak, dzień dobry, witam wszystkich. Przygotowujemy się do walki już od stycznia, tam walka miała być w marcu jakaś pierwsza, ale wypadła. No jestem bardzo dobrze przygotowany, wychodzimy do walki, tą walkę wygrywamy. Kto? My razem? Nie, ja ze swoim teamem. Ja tą walkę wygrywam jutro. Z drużyną, tak? Z drużyną swoją. A dlaczego to po angielsku powiedziałeś drużyna? Ja takie coś słyszę, nie? Od Polaków mieszkających tam. I to ja tam 26 lat miałem. Ja tego nie mogę strawić, nie? I czasami biję z liścia, nie? Ale zawsze upomnienie dostają, nie? Ja tam. Że co? No nie, jak po polsku ten i wrzucam. Drużyna nie team. No, że po angielsku wrzuca, widzę, że jest polskie słowa, nie? Wrzuca ten, to jest takie, wiesz, tylko ci mówię, co zauważam, że się dzieje między Polakami ogólnie, tutaj nie chodzi o ciebie czy o mnie w tej chwili, nie? Co się dzieje, że wiesz, tracimy powoli naszą mowę, słyszę to tam, próbuję to, wiesz, wyciąć w zachowaniu, w mowie moich dzieci. Wiadomo, mam dwóch bobasów, nie? I tego, spoko, także drużyna, swoją drużyną, ale powiedzieć, że wygrywasz, tak? Swoją drużyną, tak. Fajnie, dobrze. Wiem, że spodziewam się konkretnej walki, boju od ciebie, i na to jestem przygotowany.
Słuchaj, wczoraj miałem taką okazję obejrzeć twój wywiad z Przemkiem bezpośrednio po przylocie. Wtedy stwierdziłeś jednoznacznie, że nie widziałeś jeszcze żadnej walki Michała w internecie. Czy to się zmieniło? Czy nocą coś pooglądałeś? Któryś z tych jego czterech pojedynków? Czy dalej nie widziałeś, jak boksuje? Nie, widziałem rundę, dwie, jakieś walki, ale nie wiem, to chyba nie była zawodowa. Nie wiem, o co chodzi, tam na YouTubie widziałem z jakimś Włochem. Michał walczył, Włoch był cięższy od niego, tego, no to widziałem, kawałek tego widziałem. No to na pewno nie była walka zawodowa, bo Michał na zawodowym ringu to się spotykał z Zygmuntem, Żalkiem, Monie, także Łukaszem Rusiewiczem, to byli jego przeciwnicy dotychczas na zawodowym ringu, z którymi sobie doskonale radził. Artur, może dwa słowa o tym limicie, który się tak troszeczkę zmieniał, bo początkowo gdzieś tam mówiliśmy o kategorii junior ciężkiej, potem to się przesuwało kilka kilogramów w górę, ale i tak no, widać po tobie, że wykonałeś tytaniczną pracę, jeśli chodzi o zgubienie wagi. No, to było coś. Ja nie myślałem, że będzie tak ciężko, ale a tą wagę ja zrobiłem w ciągu ostatnich, ja wiem, 5 tygodni bym powiedział, mniej więcej. Nie? Bo 3 miesiące temu, jak dostałem cynk, tutaj ten, że walka jest, o Tomka, Tomek był za, Michał Cieślak był za, to ten, 92 kilo, wtedy zacząłem robić wagę. Nagle tyle śniegu spadło, tak? Przez ostatnie 10 lat takiej zimy nie było, nie? Wiesz, Kanada, nie? Taka, wiesz, druga tajga, nie? No w Kanadzie czasem pada się, trzeba się przyzwyczaić. Przez ostatnie 10 lat takiej zimy nie było. No, to jak jednego dnia, ale mówię, ty grubasku, trzeba się zacząć ruszać, nie? Sam do siebie. No, wyszedłem, pamiętam w ten dzień, ubrałem się czapa tego, wyszedłem, ty śniegu, śnieg tutaj do pasa, nie? I ten, nie biegałem w ten dzień. Zawróciłem się, poszedłem na chatę, do Tomka wysłałem wiadomość, że nie wiem, co z tą walką będzie, z wagą będzie na pewno kiepsko, to i tamto, nie mam motywacji do treningu i no nie będę, nie jestem synem Eskimosów, żeby w taką pogodę, jestem tylko człowiekiem, nie? Rozumiesz? A mamusia i tatuś Polacy, ja tak samo, także nie, no ty. A to jest tylko, wiesz, to jest sport, to jest zabawa, nie? No ale zaczęło topnieć, zaczęło, wiesz, słonko się pokazywać, śniegi zaczęły ginąć, ruszyłem do przodu, nie wiedząc jak będzie, z tą wagą i w ogóle. Na dzień dzisiejszy nie wiem jak jest. Mam nadzieję, że... Sprawdzimy za chwilę, no to jeszcze parę minut. Ja też jestem. Natomiast słuchaj, tak się chciałem zapytać już zupełnie poważnie, bo masz piękną przeszłość amatorską. Ćwierćfinał Igrzysk Olimpijskich, cały czas fajny rekord, 16-4-3. Natomiast no, jednak 3 ostatnie pojedynki, Mike Molo, Jonte Willis, Krzysztof Zimnoch, przegrany. Masz takie wrażenie, że to zaczyna dla ciebie w tej chwili być niebezpieczne, w sensie, no nie wiem, końca poważnej kariery, a jednak sprzedawania rekordu młodym prospektom, takim jak Michał. Nic nie ma, wiem, że to tak z boku tak może to wyglądać dla niektórych, nie? Którzy mnie nie znają, nie? Że ta walka niby jest, nie? Na podbudowanie Michała, że ten... Nie o to chodzi, nie? Każda z tych przegranych byłych ma jakąś konkretną, jedną przyczynę, dlaczego tak było. W ostatniej walce, widzieliście, 6 miesięcy temu nie mogłem zaboksować, nie mogłem pokazać pięknego olimpijskiego boksu. No bym je przetrzymywał. Z Mike'em Molo nie mogę wam powiedzieć, dlaczego tak było. Ja wiem, zostawiam to dla siebie. A tą trzecią, co z tym czarnoskórym, tak? W Kitchener, co przegrałem? Z Willisem. Z Willisem, tak. To była taka przypadkowa walka. Ja nawet nie wiedziałem wtedy, że chcę boksować. Tutaj tam to był ten. I to było tak na punkty. To była bardzo bliska walka. Wiesz, gdzie mogła iść w każdą stronę. I ten. Także wiesz. No wiesz, żebyśmy się nie spotkali za 2 lata, żebyś nie powiedział, że te 10 porażek z rzędu to było przypadkowe i tak zaczniesz wymieniać kolejne. Także chyba przychodzi czas, żeby ani tutaj... Ani razu w tych 3 ostatnich przegranych, tak? 3 były? 3. No. Ani razu Binkowski nie został zbity. Zauważ z tej strony. Nie? Jak mnie nie przytrzymywał z jednej strony, rozumiesz? No, Molo mnie tam dobrze walnął. Pamiętam, to ile było? 6 lat, 7 lat temu? Molo mnie tam... Ale tam takie makabryczne rzeczy się działy przed tą walką. Nie to, że mam wymówkę, tylko ja wiem, że Binkowski nie był w 100% tej walki. Na tą walkę tu jestem. Na Zimnocha byłem w 100% przygotowany.
A skąd ja mogłem przewidzieć, że on będzie przytrzymywał? No to zdarza się w ringu, muszę ci powiedzieć, że ktoś przytrzymuje. W ten sposób? Przestań. A że sędzia, a ten? No to tam masz szefa sędziów po lewej stronie. Nie patrz na mnie. Ja nie jestem ten, co się skarży, nie? A widziałeś, jak się skarżył? Odwrócił się ode mnie plecami, ja go uszczypłem, nie ugryzłem go, bo jeżeli Tyson ugryzł Holyfielda, ja tego nie zrobiłem. Nie było intencji, żeby tam jego farba się polała, nie? Okej? Okay? To było w sędzie rękę, bo tego jest sędzia, żeby tam, wiesz, sprawiedliwość była, nie? I dusi walkę, uszczypłem, żeby mnie puścił. Puścił mnie, bombę zrobiłem, nie? A ten co? Tyłem się ode mnie odwraca, dupą, plecami odwraca i leci na skargę do sędziego. No skarży pyta, no. No tak by wyszło. No tak wyszło, tak wyszło. Także bym cię też poprosił, żebyś nie zachwaszczał naszego języka, bo zwróciłeś uwagę Michałowi, że drużyna, a nie team, a ty mówisz ok, zamiast tak. Także u nas jest tak, a nie ok. Dziękuję. Dobra? No nie, dziękuję za takie, wiesz, nie, szczere usterki. No znamy się tyle lat, to wiesz, możemy sobie pozwolić na trochę więcej. Michał, ty z pewnością oglądałeś kilka walk Artura. Powiedz, jakie masz wnioski i jakiego boksu potrzebujesz w sobotni wieczór? No tak, oglądaliśmy walkę, walczyłem nawet w Wielicce przed walką z Zimnochem. No co, będziemy robić swoje, będę boksował swoje, no i zobaczymy, jak to będzie. Coś mógłbyś powiedzieć więcej o Arturze? Na pewno nie będę się wdawał w bójki z nim, no i będę chciał zrobić to, co mamy ustalone, no i no co więcej. Oglądałem też więcej jego walk, no nie lekceważymy zawodnika, przeciwnika, no będzie dobra walka. Patrząc na twój bilans, tutaj jest 4-0, 1 KO, to tak zależy ci, żeby, powiedziałbym, podnieść ten procent walk wygranych przed czasem, czy zadowolisz się absolutnie zwycięstwem punktowym? Nie, nastawiam się na knockout, jestem dobrze przygotowany, dobrze się czuję, a jak samo wyjdzie, to zobaczymy. Dziękuję jeszcze na koniec. Artur, powiedz, dlaczego Polska tutaj powinna w ciebie wierzyć jutro wieczorem? Nie używaj takich słów. Ja nie chcę, nikt nic nie musi wierzyć. Rozumiesz, ja tą walkę robię tylko dla siebie, dlatego że, rozumiesz, ja chcę tego wysiłku, chcę ich krwi. No to zapytam wprost, dlaczego uważasz, że tą walkę wygrasz, że jesteś lepszy od młodego, głodnego, będącego na początku kariery Michała? Tak, się nastawiam tak, nie? Mniej więcej strategia na tą walkę tutaj przy Michale, że tak, wychodzę, zaczynam boksować normalnie, nie? Cios za cios, jab, to tego, nie? Kombinacje. Jeżeli do jakiegoś tam punktu to mi nie wychodzi i zauważam, że walka jest, będzie zbytnio zbliżona, nie? Wyrównana, ja wiem, że prawdopodobnie decyzji na punkty tutaj będąc w ojczyźnie nie dostanę. Okay? Z młodym, silnym koniem, którym jest Michał, wiesz, ludzi. I też mi nie zależy tutaj, żeby wygrywać walki na punkty, nie? Tym bardziej z początkującym zawodnikiem, jeżeli chodzi o jego ten dorobek zawodowy, bo z amatorskim wiem, że dużo miał walk i wie, co to jest boks. No i co? Na samym końcu, jeżeli ja mam wygrać, to mam wygrać przez zatrzymanie zawodnika. Czy przez knockout, czy przez sędzia wskakuje i zatrzymuje walkę. Także o to mi chodzi. Nie szukajcie Binkowskiego, że tam będę, wiesz, na paluszkach tańczył i biegał koło niego. Chociaż początkiem walki miał, ja będę boksował, z tobą będę próbował. Ty rób sobie, co ty uważasz. Nie? Pyk. I zobacz, jak to mi będzie wychodziło. Jeżeli będę dane ciosy wchodziły, te co ten, będę to kontynuował. W każdym momencie mogę, wiesz, zrobić wzrót i pełną agresją iść na niego, iść do przodu, nie? Ale taki, wiesz, Tyson, chociaż nie jestem Tysonem, jego stylu nie używam, nie? Ale w podobny sposób jak z Zimnochem walczyłem, że musiałem docierać do niego do przodu, żeby go wymuszać od niego tą walkę. Także będzie albo to, nie? Jeszcze nam na koniec tylko powiedz, jak wyglądały te przygotowania, bo no pewnie to naprawdę było dużo treningów, skoro tyle wagi zgubiłeś. I jak byś ocenił tą swoją formę? Ona jest niezła, ona jest dobra, ona jest bardzo dobra, czy ona jest świetna przed walką z Michałem? Jest bardzo dobra. Co, 6 rund, nie? 6 rund. Tak, na 6 rund ja nie muszę być ekstra świetny, bo to jest tylko 6 rund i ten... Chciałem wcześniej, żeby to była dłuższa walka, ale wiadomo, żeby być fair też, nie chciałem wymuszać ani na Michale, ani na Tomku Babilońskim, żeby ten, nie, młody zawodnik, zawodowy,
ten, spoko, żeby wszystko było fair, żeby wszystko było fair, nie? A od sędziów się nie spodziewam, że werdyktu wygra. Nawet jak każdą rundę wygram, nie dawajcie mi walki, do sędziów mówię, nie dawajcie mi walki za wygraną. Mi chodzi tutaj tylko o knockout, o zatrzymanie zawodnika, nie? I mam nadzieję, że tym samym zależy Michałowi na mnie, no i to, bo to jest boks, bo to jest ten boks zawodowy. Panie Krzysiu, przy takiej deklaracji zawodnika, to nie wiem, czy jest sens, żeby sędziowie punktowali, jak zawodnik i tak nie chce tutaj wygrywać tych rund. Nie wiem, ciekawe, ale nie, no serio, ten, na walka wygrana na punkty przeze mnie, ja to dalej zaliczę dla siebie jako przegraną. Mówię ci to teraz, mówię po walce, nie? Rozumiesz? Ja tutaj stawiałem się na tą... Już później się będziesz kłócił z bokserakiem, jak wygrasz. To stawiałem się na tą walkę, przygotowałem się, tyle treningów, co ja zrobiłem, tyle wysiłku, co ja wsadziłem, to ja czuję, pewny jestem, że ja zatrzymam Michałka, zanim szósta runda dojdzie do końca. Dziękuję serdecznie. Michał Cieślak, Artur Pinkowski, bardzo proszę, zajmijcie swoje miejsca. My przechodzimy powoli do ceremonii ważenia. Po raz trzeci gala boksu zawodowego w Legionowie, organizowana przez już dziś grupy Babylon Promotion i Knockout Promotion. Z walce wieczoru oczywiście w pojedynku 10-rundowym. Rewanż za to, co wydarzyło się w lutym w Opolu, a więc starcie numer 2 Marcina Rekowskiego z byłym mistrzem świata organizacji WBC Oliverem McCallem, ale my zaczynamy już od walki pierwszej, walki w kategorii ciężkiej, walka zakontraktowana na dystansie 4 rund, a zmierzą się w tym pojedynku reprezentujący Silesię Boxing, legitymujący się rekordem 2 zwycięstwa, 11 porażek, 1 wygrana przez KO, panie i panowie, Patryk Kowol. A jego rywalem będzie wracający na zawodowy ring, jeśli dobrze liczę, po 9 latach, bo po raz ostatni boksował w 2005 roku z Enzo Macarinellim. Rekord 16 wygranych, 8 porażek, 1 remis, 9 zwycięstw przez KO. Panie i panowie, Roman Bugaj. Patryk Kowol, Roman Bugaj, kategoria ciężka, walka zakontraktowana na dystansie 4 rund. To prosimy do nas Patryka, Silesia Boxing. Jest już na wadze 103 kg 500 gram. 103 kg 500 gram waży Patryk Kowol. Zaprosimy do nas Romana Bugaja. Roman Bugaj, no widać tutaj poniżej 100 kg. Poprosimy Cię, Romek, żebyś jeszcze tutaj stanął na moment bez ruchu, bo nam ta waga lekko wariuje. 97 kg 900 gram, 97 kg 900 gram waży Roman Bugaj. Patryk Kowol, Roman Bugaj, kategoria ciężka, walka zakontraktowana na dystansie 4 rund 3-minutowych. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia jutro. Ta walka mniej więcej około godziny 19.45, bo z widzami Polsatu Sport będziemy od godziny 19.30. Proszę Państwa, druga walka, walka w umownym limicie, ponieważ tych umownych limitów będzie podczas gali w Legionowie sporo. 67,5 kg. Taki wariant ustaliły oba obozy, a więc zapraszam już na wagę zawodnika Unii Boxing Oświęcim. 8 zwycięstw, 1 tylko porażka, 3 wygrane przez KO. Panie i panowie, Dawid Kwiatkowski. Dawid Kwiatkowski, 8 wygranych, 1 porażka, 3 zwycięstwa przez KO, a jego rywalem będzie zawodnik grupy Babylon Promotion. 6 wygranych, 1 porażka, 1 zwycięstwo przez KO. Michał Żeromiński. Dawid Kwiatkowski, 67 kg 200 gram, a więc zmieścił się w umówionym limicie. Poprosimy na wagę Michała Żeromińskiego. Michał Żeromiński również 67 kg 400 gram. Obaj w limicie umownym 67-500. Ta walka toczyć się będzie na dystansie 8 rund. Kwiatkowski, a może Żeromiński? Odpowiedź jutro podczas gali
w Legionowie. Zaproszę zawodników w kategorii ciężkiej. To jest walka numer 3, walka zakontraktowana na dystansie 6 rund. A zmierzą się w tym pojedynku reprezentujący wschodzący Białystok Boxing Team Dariusza Snarskiego, legitymujący się rekordem. Jedno zwycięstwo, dwie porażki, jedna wygrana przez KO, Włodzimierz Letr. A jego rywalem będzie wracający po kilkunastu miesiącach przerwy na zawodowy ring. To będzie jego pierwszy pojedynek od starcia w lutym 2013 roku z Martinem Roganem. Były mistrz Europy, były challenger do tytułu mistrza świata. 47 wygranych, 6 porażek, 2 remisy, 28 zwycięstw przez KO, a więc niebagatelne doświadczenie. Albert Dragon Sosnowski. Włodzimierz Letr waży 97 kg. Na wadze już Albert Sosnowski. 103 kg. 103 kg waży Albert Sosnowski. To jest trzecia walka jutrzejszego wieczoru. Dystans 6 rund. Letr kontra Sosnowski. Dziękuję bardzo. I poprosimy do nas bohaterów walki numer 4. Tutaj jeden z bohaterów zmienił się, można powiedzieć, w ostatniej chwili, po tym jak kontuzji doznał Rafał Jackiewicz, ale szykuje nam się naprawdę dobry pojedynek. To jest limit umowny, 72,5 kg, a zmierzą się w tym pojedynku zawodnik Unii Boxing Oświęcim. 19 zwycięstw, 2 porażki, 2 remisy, 2 wygrane przez KO. Łukasz Wawrzyczek! Jeszcze niedawno boksujący o tytuł mistrza Polski w kategorii średniej z Maciejem Sulenckim. Tym razem tutaj w umownym limicie. Jego rywalem będzie niepokonany pięściarz grupy Babylon Promotion. 6 walk, 6 zwycięstw. Jedno zwycięstwo przez KO Kamil Szeremeta. 72-200. 72-200 waży Łukasz Wawrzyczek. Więc spokojnie, w tym limicie 72,5 kg, umówionym przez oba zespoły. Znacznie lżejszy, 71 kg, 600 gram waży Kamil Szeremeta. 71,600 to jest walka, która toczyć się będzie na dystansie 8 rund. Szeremeta kontra Wawrzyczek. Dużo większe doświadczenie na ringu zawodowym Łukasza Wawrzyczka, zawodnika Unii Boxing Oświęcim. Z drugiej strony Kamil Szeremeta szykował się do walki z Jackiewiczem. Ostatecznie walka z Wawrzyczkiem. 8 rund, myślę, że bardzo ciekawe starcie. To jest walka numer 4. Jak wspomniałem, w limicie umownym 72,5 kg. I przechodzimy do walki numer 5. Limit wagowy także umowny, 96 kg, a zmierzą się w tym pojedynku. Były ćwierćfinalista Igrzysk Olimpijskich jako amator w boksie zawodowym z rekordem 16 wygranych. 4 porażki, 3 remisy, 11 zwycięstw przez KO mieszkający w Kanadzie, ale 100% Polak Artur Binkowski. A jego rywalem będzie zawodnik grupy Babylon Promotion. 4 walki, 4 zwycięstwa, z tego jedno przez KO. Panie i panowie, Michał Cieślak. 96-350. 96 kg, 350 gram. Będziemy zaraz tutaj dyskutować z teamem Michała Cieślaka. Michał, oczywiście spokojnie w limicie. Poprosimy cię, żebyś stanął nieruchomo. 93-200, 93 kg, 200 gram. Michał Cieślak, dystans 6 rund. Młody Cieślak kontra doświadczony Binkowski. Zdaje się, że jest zgoda na te 96-350 Arta Binkowskiego. No wiemy, jak wygląda też ta reakcja organizmu po długim locie, który na pewno jest za Arturem Binkowskim. I to jest jutro pojedynek numer 5.
A ja, proszę Państwa, zaproszę już na wagę zawodników co-main eventu jutrzejszego wieczoru. Obaj zawodnicy kategorii półciężkiej, natomiast umówili się tutaj na 80 kg, reprezentujący grupę Knockout Promotions, legitymujący się rekordem 15 zwycięstw, jedna tylko porażka, 4 wygrane przez KO. Panie i panowie, Maciej Miszkiń, a jego rywalem będzie pięściarz grupy Babylon Promotion, 21 zwycięstw, 2 tylko porażki, 5 zwycięstw przez KO, kiedyś świetny polski amator, Paweł Głażewski. Maciej, poprosimy cię jeszcze raz na wagę, jeśli możemy, bo ta waga dzisiaj nam tutaj naprawdę liczy dosyć wolno. 79,400, a więc praktycznie tutaj w limicie kategorii półciężkiej jest Maciej Miszkiń. I poprosimy Pawła Głażewskiego, ta walka na dystansie 8 rund. Paweł Głażewski w tym limicie 80 kg absolutnie też się mieści. 79 kg 850 gram. 79 kg 850 gram. Walka na dystansie 8 rund. Zostawcie coś na jutro. Poproszę Tomek tutaj zawodników do tego, żeby spojrzeli sobie twarzą w twarz. Miszkiń kontra Głażewski. 8 rund. Obaj zmieścili się w limicie umówionych 80 kg. No widzę, że dzisiaj znacznie grzeczniej niż wczoraj podczas tego pierwszego face-offu, ale to dobrze, bo chodzi o to, żeby pewne sprawy załatwić li i wyłącznie na płaszczyźnie ringu. Potwierdza to tutaj trener Łapina. Jeszcze może panowie pozycja bokserska dla dziennikarzy, bardzo proszę, dla fotoreporterów. Głażewski kontra Miszkiń, 8 rund. To jest walka numer 6 jutrzejszego wieczoru. Pięściarze są spodziewani w ringu około godziny 23. A teraz już the main event, walka główna, walka, którą także zobaczą widzowie Polsatu Otwartego. Rewanż za to, co wydarzyło się w Opolu, reprezentujący grupę Knockout Promotions, legitymujący się rekordem 13 zwycięstw, 1 porażka, 11 zwycięstw przez KO. Wielokrotny mistrz Polski amatorów w kategorii ciężkiej. Panie i panowie, Marcin Rekowski. A jego rywalem będzie człowiek z niezwykłym doświadczeniem, boksujący z 15 mistrzami świata. Były mistrz świata organizacji WBC. 57 zwycięstw, 13 porażek, 37 wygranych przez knockout. Panie i panowie, Oliver Atomic Bull McCall. 109,700 waży Marcin Rekowski. 109,700 Marcin Rekowski. A jaka jest waga odchudzonego, atomowego byka? No proszę, waży mniej od Marcina. 106 kg 600 gram. 106 kg 600 gram waży Oliver Atomic Bull McCall. Dystans 10 rund. McCall czy Rekowski. 10 rund. Wydarzenie główne, main event gali w Arenie Legionowo w sobotę 26 kwietnia. Boxing position, please. Oliver McCall, Marcin Rekowski. Pierwsza walka równa, wygrana przez niejednogłośną decyzję sędziów, niejednogłośne zwycięstwo McCalla. Zobaczymy, jak będzie w rewanżu, w rywalizacji Rekowskiego z Atomic Bullem. Informacja dla Państwa dziennikarzy, tutaj za chwilę będzie można przy tym stoliku odbierać